Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Ja właśnie wsiadłam do samochodu, ponieważ jadę na paznokcie. Jeden właśnie wczoraj mi się wykruszył, wyłamał, odpadł, ale to nic, bo dzisiaj mam kolejną wizytę u dziewczyny, która jest mistrzem Polski, na pewno mistrzem Polski, ale nie wiem czy nie Europy i świata, w zdobieniu stempelkowym. Ja ostatnio właśnie takie stempelki na paznokciach miałam, zakochałam się w tym wzorze, więc mam już kilka inspiracji, pomysłów, znalazłam na Instagramie i zaproponuję jej, aby coś takiego mi na paznokciach wyczarowała, chyba że ma na mnie inny plan. No, zobaczymy. A teraz już muszę ruszać, bo nie chcę się spóźnić. Jestem już na miejscu i wybieramy z Olą wzory. To jest moja Ola, która będzie mi dzisiaj robić paznokcie i wybieramy wzory. Dała mi taką myśl przewodnią, co chcę na paznokciach mieć, a teraz Ola tak szuka odpowiednich stempelków, aby nadać moim paznokciom piękny wygląd. Moje paznokcie są już gotowe, tak wyglądają, przepięknie, a moje krzesełko zajęła, zgadnijcie kto? Twoja córka! Tak, bo byłyśmy umówione jedna po drugiej. Nie wiem, co będzie robić Paulina, to znaczy też już mam jakąś wizję, ona ma wizję, ale zobaczymy, co na paznokciach jednak będzie. Ale o tym dowiecie się w następnej scenie. A ja jadę do domu. Pa, pa! Pa, pa. Zaraz ruszam do domku, ale chcę Wam jeszcze z bliska pokazać te paznokcie, bo są naprawdę bardzo, bardzo ładne, mają przepiękny kształt i w ogóle te wzorki mnie wzruszają. Nie chciałam robić, wiecie, tam w salonie zamieszania, ponieważ na krzesełku obok siedziała klientka, która, wiecie, nie za bardzo wiedziała, o co chodzi i tak nie chciałam po prostu robić cyrku, więc teraz Wam pokażę dokładnie te paznokcie, bo są przepiękne. No zobaczcie, delikatne w letnich kolorach, delikatne, a jednak wyraziste. Spodobała mi się ta stempelkowa metoda ozdabiania paznokci, tym bardziej, że Ola, jak właśnie się dopytałam, nie dość, że jest mistrzem Polski, Europy, to jeszcze świata w tej metodzie. Także no, poprosiłam ją, żeby wymyśliła dla mnie jakiś fajny, delikatny, ale jednak wyrazisty, taki ciekawy wzorek. No, mam nadzieję, że jak znajdzie czas, to będzie mogła na moich paznokciach wyczarować cuda. Już mniej więcej wie, co mi się podoba na paznokciach, a co nie, więc tym bardziej będzie to łatwiejsza praca, ponieważ na początku, gdy dawała stempelki, to ja tak to mi się nie podoba. Wiecie, szukałyśmy jakiegoś wspólnego języka, no ale koniec końców bardzo mi się te paznokcie podobają. Słuchajcie, ja już też po paznokciach, są rewelacyjne. No i postawiłam na srebrne, żeby pasowały do pierścionka. Nie wiedziałam, że to się wydarzy kiedykolwiek. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek zobaczę Kevina w skarpetach i sandałach. Zatrzymaj się na chwilę, zatrzymaj się na moment, bo biegnę za to. Już wiem, dlaczego nigdy nie chciałeś kupować sandałów, bo ty się bałeś, że to tak się skończy, że jak już będziesz miał sandały, to będziesz chodził w sandałach i skarpetkach. Po prostu się... Co? Po prostu się spieszyłem i szybko musiałem wyjść z domu, więc nie chciałem się wiązać butów i wygodniej było wziąć laczki. No oczywiście, wygodniej. Ja też kupiłem bajer, ale jest w kuchni, więc sobie zobacz. A co tak mówisz? No i co zobacz. Jak w kuchni, no to na pewno nie ubrania. Oh my god, chłop kupił Soda Stream. Czat. Wydaje mi się, że jest to sprzęt nam jak najbardziej potrzebny, bo pijemy sporo napojów gazowanych. Kevin tam montuje film, a ja ogarnę sobie tą sodę. Zacznij bąbelkować. Instrukcja cała. Wszystko opisane, jak co zrobić. Wspaniale, jak gazować. A jakie kupiłeś wkłady? Jakie mamy z... O! Nie, nieważne. Mamy Pepsi zero cukru, mamy Lipton. Lipton czarna herbata, Lipton zielona herbata i 7 Up. I nie sprawdzę, jak to działa, bo nie mamy nowego filtra do Duffy.
Także musimy sobie poczekać, musimy jeszcze kupić filtr. I jak? Chyba coś źle zrobię. Dlaczego? Nie wiem, czy za mało syropu? To odmierzyłam miarkę. Spróbuj. Nie wiem. Też nie wiem. No w ogóle nie smakuje jak Pepsi. Tylko psychika ci chyba działa. Nie no, dobra. Ale nie wiem, czy bym bardziej nie pogazowała tego. Mhm. Bo mało gazu jest mimo wszystko, nie? A jak tam jest napisane? No, nie wiem. Znaczy przytrzymać 5 sekund, no, 10? No, coś tam takiego, no. No to zobacz, no. Oj. Przyszłam do domku i oprócz bałaganu, który zostawiłam po sobie, znalazłam przesyłki. Zaraz wam pokażę, co do mnie dotarło. Więc tak, pomidory lubią sąsiedztwo cebuli i bazylii. Pomidory lubią sąsiedztwo jeszcze wielu innych warzyw, ale akurat cebula, czosnek odstraszają szkodniki. Dlatego między grządkami pomidorów wsadzę kilka główek cebuli. Robię to mając nadzieję, że takie szkodniki zostaną odstraszone i się nie zadomowią na grządce z pomidorami. Mam też bazylię czerwoną, ponieważ bazylii czerwonej też szkodniki nie lubią. Poza tym, wiecie, ja teraz jestem na tych wszystkich grupach warzywniczych. Oglądam filmiki na YouTubie i na TikToku i na wszystkich innych platformach. I kilka razy wpadł mi w oczy preparat, to znaczy kilku ogrodników w takim preparacie, w takiej zawiesinie moczyło sadzonki pomidora, aby te nie zostały zarażone różnymi grzybami, bakteriami. Na odporność. Na odporność. Tak, więc zanim wsadzę pomidory do gruntu, to właśnie w takiej zawiesinie je namoczę. Nie wiem, czy tak się dzieje, robi też z ogórkami, ale z pomidorami na pewno. O tych ogórkach to muszę doczytać. Więc kochani, to jest taka polecajka. Ja nie wiem, czy to działa, ale kilku ogrodników polecało, więc ja też o tym wam wspominam. No i dadam, dotarły do mnie sadzonki pomidorów oraz ogórków. Mamy dwa rodzaje sadzonek ogórków i mamy 8 rodzajów różnych pomidorów. Więc no, traktuję to jako swego rodzaju nabieranie doświadczenia. Mam 8 różnych sadzonek pomidorów i sprawdzę po prostu, która z nich najbardziej mi odpowiada, smakuje, wypuszcza najwięcej pomidorków, które właśnie odmiany najbardziej nam odpowiadają. Więc mam tutaj i koktajlowe, no różne mam, no. Naprawdę różne mam, ale nie będę ich dzisiaj wsadzać do gruntu, ponieważ najpierw podobno trzeba je zahartować, więc na razie trzeba je wystawić, aby troszeczkę słoneczko na nie poświeciło, wiaterek powiał. Muszą się te sadzonki dostosować do tej temperatury panującej na zewnątrz. No i tak. A ja te zakupy zrobiłam w sklepie Niezłe Ziółko. Sadzonki widać są dobrze zabezpieczone, są też zdrowe, mają fajny kolor, nie są połamane, więc szczerze mogę wam zakupy w tym internetowym sklepie polecić. Witajcie kochani w czwartek, witam was tutaj z Kevinem, z Pauliną, która jest tam daleko. My dzisiaj wstaliśmy raniutko, ponieważ musieliśmy przyjechać do Katowic, ponieważ tutaj właśnie robimy dla was sesję, nagrywamy jakieś TikToki, rolki, aby coś na naszych profilach fajnego, ciekawego się działo. No i z tej okazji poszłyśmy razem z Pauliną do Stradivariusa i kupiłyśmy kilka fajnych stylizacji, aby właśnie na tych TikTokach, rolkach wam je pokazać. No i mnie zachwyciła czerwona sukienka ze Stradivariusa. Muszę ją wam pokazać.
ponieważ ja jestem nią zachwycona, to znaczy jestem zachwycona tym, jak w niej wyglądam. Zobaczcie, jaka piękna, podkreślająca figurę sukienka. Ten materiał, z którego jest uszyta, nie jest może jakiejś takiej najlepszej jakości, ale sam krój jest po prostu genialny. No powiedzcie same. No i zastanawiam się, zostawić ją czy nie? No ta czerwień pięknie podbija moją kobiecość, do tego ten kształt, którego nabrałam w tej sukience, no powiem wam, nie mogę oderwać od siebie wzroku. Paulina też ma na sobie akurat tą sukieneczkę i też w niej wygląda bosko. Właśnie jak ja siedzę z telefonem, zaraz będą widzę pisali, że no wszyscy fajnie gdańsko. Szukasz? A Paulina znowu z nosem w telefonie. Bo Paulina szuka TikToków. Na telefonie i co? Bo ja ją teraz usprawiedliwię. Ona teraz szuka TikToków, którymi mogłybyśmy się zainspirować, aby wam je nagrać. Aby nagrać naszą wersję jakiegoś trendu. Jeszcze jedną reklamę montowałam na szybko. No, no i proszę bardzo, jaka zapracowana dziewczyna. Powiem wam, że dzisiaj snuję się od miejsca do miejsca, od kąta do kąta. Od rana mam taki spadek energii, że nie potrafię znaleźć dla siebie miejsca. Wiecie, gdy wejdę do łazienki, to coś tam ogarnę, coś schowam do półki, coś przetrę. Gdy wejdę do kuchni, zobaczę, że stoi kubek, no to go schowam do zmywarki. Gdy usiądę przy stole i zobaczę, że podkładki są krzywo, to je poprawię. Ale wiecie, nic konkretnego nie robię, po prostu snuję się z kąta w kąt i coś tam poprawię, coś tam przetrę, coś tam wytrę i tyle. Po prostu nie mam energii na nic. Chociaż muszę powiedzieć, że teraz, a jest godzina 17, no to stwierdziłam, że fajnie by było wreszcie pokazać to, co wczoraj do mnie dotarło. No bo stało się już swego rodzaju tradycją, że w każdym vlogu coś wam pokazuję, coś co kupiłam, coś co wyszukałam w internecie ciekawego. No i chyba źle to otworzyłam, czekajcie, oj, teraz to mi się wszystko wysypie. Ach. No dobra. Ostatnio szukałam jakichś fajnych kolczyków, bo postanowiłam żyć według zasady nie czekaj na lepszy dzień, każdy dzień jest bardzo ważny, więc jak gdzieś wychodzisz, to aby zawsze wyglądać dobrze, nie odkładaj rzeczy na lepsze jutro, na lepszą okazję. Każdy dzień, każde wyjście jest właśnie taką okazją, więc ja miałam taki okres, że wiecie, do sklepu zakładałam po prostu dresy, szłam niepomalowana, nieuczesana, zakładałam czapkę, włosy związywałam w kucyk, nawet czasami i rzęs nie tuszowałam, po prostu wychodziłam umyta i z nałożonym kremem, bo to robię codziennie i tyle. Nie dbałam o swój wygląd po prostu, gdy gdzieś wychodziłam albo jak chodzę po domu. Miałam jakiś taki, wiecie, spadek. Przestałam właściwie o siebie dbać, tak. Przestałam o sobie myśleć w kategoriach, że trzeba poświęcić sobie dużo czasu. Miałam taką, wiecie, normalną rutynę, że trzeba się umyć, trzeba nałożyć krem, serum, raz na jakiś czas maseczkę, trzeba iść na paznokcie do fryzjera i tyle. Ale wiecie, nie było w tym wszystkim takiej codziennej dbałości o siebie. Nie było tam takiego dopieszczania. Dlatego też przybrałam 10 kilo. Nie zwracałam uwagi w takim stopniu jak kiedyś na to, co jem. Pozwalałam sobie, wiecie, na jedzenie słodyczy, niezdrowych rzeczy. No i to tak trwało w takich różnych etapach, ale takie 2-3 lata. Nie czułam się nigdy z tym dobrze,
Ojejku, chciałam tutaj pokazać biżuterię, a schodzę na jakieś takie tematy. No ale dobrze, no trzeba to powiedzieć głośno. No i zaczęłam jakoś tak oglądać tego Instagrama, TikToka i widzę tam wiele takich fajnych babek w moim wieku, które o siebie dbają i tak, wiecie, zapaliła mi się lampka, że w sumie faktycznie każde wyjście to jest święto i trzeba się odwalić, żeby poczuć się po prostu sama ze sobą dobrze. Nie dla kogoś, tylko dla siebie. No bo wiadomo, mamy coś takiego, że jak ubierzemy się i wiemy, że wyglądamy dobrze, to od razu wzrasta nasza pewność siebie, od razu jesteśmy takie bardziej do przodu, bardziej uśmiechnięte, mamy lepszą energię po prostu i więcej uśmiechów rozdajemy wokół. No i chciałam do tego wrócić, chciałam wrócić do tej dawnej siebie i właśnie pomyślałam, że pierwszym krokiem będzie dbałość o to, jak wyglądam, gdy wychodzę z domu. Ja wiem, że powinnam też zadbać o to, jak wyglądam w domu, ale powiedzmy, że mój pierwszy krok to jest właśnie dbałość o cały swój outfit, o to, jak wyglądam, gdy wychodzę chociażby do piekarni. I właśnie od jakiegoś czasu, od 2-3 tygodni, za każdym razem, gdy właśnie gdzieś wychodzę, to cały mój outfit jest taki przemyślany, dbam o to, żeby założyć jakąś biżuterię, dbam o to, żeby chociażby mieć wytuszowane rzęsy i na ustach jakiś błyszczyk, dbam o to, żeby mieć pasek, żeby buty pasowały do całości, po prostu zwracam uwagę na szczegóły i do meritum, Kasia. I stwierdziłam, że brakuje mi kolczyków, a że w Instagramie jest bardzo dużo kitulcowych kolczyków, to postanowiłam wejść na stronę i zrobić małe zakupy. No i kupiłam, wiecie co, nie pamiętam co, ale zaraz sobie przypomnę, bo to było jakiś czas temu. Paczuszka jest bardzo ładna, bardzo kobieca, to są te pianki, jest tutaj też chyba rachunek. Proszę bardzo, w takiej kopercie. Ale to pachnie, wiecie co? To jest naprawdę bardzo kobieca paczuszka. Dobra, mam rachunek. Mam tutaj instrukcję, jak o tą biżuterię dbać. No i mam tutaj trzy produkty. Trzy produkty plus pralinka. No i dobrze, sprawdźmy, co tam jest, bo szczerze powiem, to było chyba jakieś tydzień temu, ja nie pamiętam. Dobra, mamy kolczyki. Najpierw ja sprawdzę, potem Wam pokażę. Mamy kolejne kolczyki i tu jest chyba naszyjnik wisior. Tak jest. Dobra, mamy kolczyki i mimo tego, że wyglądają na bardzo masywne, są leciutkie. Sprawdźmy, jak będą wyglądały na mnie. Dobra, zapięcie jest takie na klik, więc bardzo wygodne. No i co powiecie na takie kolczyki? Wiecie, ja chyba na nowo muszę się przyzwyczaić do kolczyków, bo kiedyś namiętnie je nosiłam, potem przestałam. Więc wiecie, to jest takie nowum. Prawdopodobnie jak osoby, które przebywają ze mną, wiecie, na co dzień, zobaczą mnie w kolczykach, to wiecie, dostaną takiego szoku. O, Kasia, coś z tobą nie tak, fajnie, nie fajnie. Będą to komentować na pewno. Potem mamy takie większe koła. I tutaj, tak jak w poprzednich, wkładamy, wyciągamy. I mimo tego, że one sprawiają wrażenie takich masywnych, są naprawdę leciutkie. I tu w ogóle są takie błyszczące elementy. Bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że to widać na filmie, chociaż tutaj dużo się dzieje i mam nadzieję, że te kolczyki nie znikną. Ale zaraz Wam zrobię jakieś zbliżenia. No i sprawdzamy, jak Kasia wygląda w kolczykach. Bo biżuteria jest bardzo ładna. O, wiecie co? Zarosła mi dziurka. Musiałam ją sobie przebić kolczykiem. Ale nie było to bardzo trudne. No i zobaczcie. Z jednej strony duży kolczyk, z drugiej strony taki malutki, dyskretny, ale jednak dodający uroku. No i co myślicie o mnie w kolczykach? To jest szokujące, prawda? Ja w kolczykach. Wykonanie bardzo ładne, bardzo mi się podobają te kolczyki. Są leciutkie właśnie, mimo tego, że są duże i sprawiają wrażenie ciężkich, to one wcale takie nie są, więc super.
A wisior. Z tym wisiorem to też miałam lekki problem, ponieważ on jest niesymetryczny. A jak wiecie, ja tak nie do końca lubię niesymetryczne rzeczy. Zobaczcie. On jest taki, że tu ma dołączony taki łańcuszek i to tworzy właśnie tą niesymetryczność, bo gdyby z drugiej strony był łańcuszek, no to wszystko by mi się zgadzało. A teraz, no, jest, jeżeli o mnie chodzi, dziwnie. Ale stwierdziłam, że trzeba się przełamywać, trzeba wyrażać siebie, trzeba inspirować, pokazywać siebie w różnych odsłonach, więc dlaczego bym miała nie zakładać też takiej biżuterii. Właśnie przyszedł mój Tomek. Mój Tomek przyszedł ze spaceru z dragiem i on mnie nie widział, bardzo dawno mnie nie widział w kulczykach. To może teraz mu się w nich pokażę i zobaczymy jego reakcję. On już słyszy, o czym ja mówię, więc jest, więc jest przygotowany. Mam zrobić reakcję. Ja w kolczykach. Kupiłam sobie kolczyki. Dawno w kolczykach nie chodziło. Potwierdzę. Drago chlipie wodę. Co? To jest kolekcja influencerki, która już od jakiegoś czasu swoją biżuterię ma. To jest krów? Nie? Nie, kitulec! A ja nie wiem. Języki. Widzisz, kie. No i jak ja w kolczykach? Dziwnie, nie? Dziwnie, pokaż się. Pokaż się. Dziwnie. No dziwnie, nie wiem. Dziwnie, no o to chodzi, dziwnie. Bo jeżeli ktoś cały czas chodzi jakoś, no to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a no, jeżeli ale dziwnie. Dawno takiego elementu na sobie nie miałam, to po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No. Ale przyzwyczajmy się, będzie tak, ładnie, będziesz... będzie dobrze, bo kiedyś przecież w kolczykach chodziłam namiętnie. Kiedyś w ogóle nosiłam bardzo dużo biżuterii różnej. Co tak marszczysz, nie pamiętasz tego? Nie, to mówię, że nie, potwierdzam. Marszczę, jakby to tak nie było. Nie marszczę. Potwierdzam, że nosiłaś dużo biżuterii, kolczyków różnych. No, i ja po prostu wracam. A dziurki jeszcze masz? Właśnie musiałam sobie przebić. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o biżuterię. Aha, obiecałam Wam jeszcze zbliżenia, więc muszę powiedzieć, że wcale nie dziwię się tym ochom i achom, które demonstrują nam na swoich relacjach albo filmikach influencerki, które dostają tą biżuterię od Kitulec. Moja druga paczuszka, postanowiłam zadbać o siebie, o swoją całą rodzinę i zrobiłam zakupy w sklepie Wilcza Jagoda. W Wilczej Jagodzie możemy kupić różnego rodzaju mydła ręcznie robione, rzemieślnicze. Możemy kupić takie dodatki jak sól do kąpieli, jakieś zawieszki pachnące. Jeżeli lubicie właśnie takie klimaty, jakieś rzemieślnicze produkty, jeżeli lubicie właśnie naturalne produkty, to zajrzyjcie do tego sklepu, ponieważ asortyment jest dość ciekawy. Ja zdecydowałam się tym razem na kupno 4 mydełek. I chyba musiałabym wejść na swoje konto na zamówienie, ponieważ nie wiem, czy tutaj są te mydełka opisane. Aha, czyli okazało się, że kupiłam 3 mydełka, a tutaj dostałam jakiś gratis. Bo tutaj mam 4 takie płatki różnych mydełek, a tego chyba nie zamawiałam, więc dostałam gratis do 3 mydeł. Tak, przecież jest tu jasno napisane, jest to gratis. Dobra, czyli już się nie zastanawiam. No a tu sprawdźmy, czy jest to podpisane. Tak, więc mogę Wam pokazać. Mamy mydło i poprosiłam o sznurek konopny, abym to mydło mogła powiesić pod prysznicem. I mam tutaj mydło Różana Dolina. Z czerwoną glinką, mydło różane z czerwoną glinką.
baza olejowa, oliwa, olej kokosowy, masło shea, masło kakaowe, olej ze słodkich migdałów, olej rycynowy. Stwierdziłam, że takie mydła bardziej zadbają o naszą skórę, tym bardziej, że te mydła były opisane właśnie w taki sposób, że naprawdę bardzo mnie zachęciły do kupna, a że wiecie, że ja lubię takie nowinki testować, to oprzeć się nie mogłam. Więc mam mydło różane, które pachnie bardzo intensywnie. Mam jeszcze mydło jaśminowe, z tego co pamiętam. Ale sprawdźmy, czy to jest na pewno to, czy to jest jeszcze jakieś inne. To jest mydło Lakshmi. To jest ajurwedyjskie mydło z tulsi ze świętą bazylią. Naturalne, rzemieślnicze, wege. Nie ma tutaj opisu akurat. Ale intensywnie pachnie. To Ci się będzie podobać, zobacz. Jest takie, takie indyjskie, takie... Mhm. Jak wejdziesz do jakiegoś salonu masażu, prawda? To tak właśnie tam pachnie. Ale bardzo taki orzeźwiający. Jakbym miała katar, to bym wąchała to mydło. Bo jest takie, wiecie, udrażniające. I jeszcze ostatnie, i to chyba będzie właśnie to jaśminowe. I nie wiem, kochani, jak się te mydła sprawdzą. Jeżeli jesteście klientami Wilczej Jagody, to powiedzcie, które mydło szczególnie sobie upodobaliście. I właśnie, to jest mydło jaśminowe z białą glinką, naturalne, rzemieślnicze i wege. Sprawdzę. A jak pachnie jaśmin? Nie wiem, czy tak. Bo ja w zeszłym roku posadziłam 3 jaśminy, ale żaden z nich jeszcze nie ma kwiatów. Chyba jest to bardzo zbliżony zapach, chociaż no wiadomo, że kwiat jednak pachnie inaczej. Tutaj są, wiadomo, inne dodatki. Jest tutaj bardzo dużo olejów, które mają nawilżyć, natłuścić naszą skórę. Więc kochany, teraz myjemy się tymi mydłami. A Wy, jeżeli macie jakieś ulubione sklepy z jakimiś produktami, które warto pokochać, z którymi warto się zaznajomić, przetestować, to piszcie. Anusz Widelec, coś kupię i Wam na filmie pokażę. I wiecie co, kupiłam jeszcze jedną rzecz, to może jest śmieszne, ale ja stwierdziłam, że na moich grządkach konieczne umarły. Nie, ruszają się. Żyją. To trzeba je wsadzić do ziemi od razu. No to trzeba wysypać. To trzeba je wysypać. Czekaj. Kochani, w kuchni będziesz to sprawdzał, chodź z tym na dwór. Kupiłam rzeczownicę. Bo wiecie, mam te swoje grządki. W tych bucikach? No tam trawa jest, nie? Chodź tędy, naokoło. Znaczy tam. Kupiłam tę dżdżownicę, ponieważ stwierdziłam, że na moich grządkach musi wszystko rosnąć bujnie, obficie. I mam dżdżownicę. I właśnie teraz idziemy wysypać te dżdżownice na grządki. No i mam te moje grządki, mam męża, mam dżdżownicę. Uważaj na te dżdżownice, kochany. To nie był drogi interes chyba. Żyją, zobaczcie. Jak no. Żyją. No i co teraz? No i teraz trzeba gdzie? Jakoś tak po garstce. Tu będą ogórki, tam pomidory, tam są borówki, tam są jeżyny, tu maliny, tu groszek, tu łąka kwietna i tu jeszcze będą truskawki. Bo właśnie stwierdziliśmy, że chcę mieć truskawki. Wszyscy mnie namówili do tego, namawiali i mówili: Kasia, ty nie masz truskawek, Kasia, ty maniaczka truskawek, nie masz truskawek? No i będę miała. Ruszają się? Tak. No ruszają się. No popatrzcie, jakie super fajne dżdżownice. No i powiem Wam, że nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że będę jarać się tym, że mam dżdżownicę, że kupiłam dżdżownicę
i nie będę jarać się tym, co te dżdżownice potrafią zrobić w ogródku, na grządce. Ach, masakra. Piszcie, czy wy też tak macie, zafiksujecie się w jakimś temacie i potem po prostu wszystko kręci się wokół niego. No na pewno to lato będzie kręciło się wokół moich grządek. Piątek rano, robię all-zowe zakupy. Kochani, jedziemy dzisiaj na działkę. W tym sezonie brakło nam kilka rzeczy, więc trzeba było jechać do sklepu i uzupełnić zapasy. Action! Zapłaciłam 84 zł. I mamy takie żółte ceratki. Mam tutaj takie coś na świeczki, żeby wieczorem sobie zapalić, no i żeby było nam jasno po prostu, widno. Takie szklanki. Skarpetki. I ręczniczek do rąk. A wtedy kupiłam takie poduszki pod tyłeczek, żeby móc tam na ławce, znaczy, żeby móc sobie tam na dole usiąść i zjeść grilla. Znowu Olza, znowu Alek, znowu Bilet i znowu Kacper. Gdzie ma? Na koszu? Rekord w kosza i to nie nasz. Nie nasz. Kurde, masakra to. Uwielbiam taki rodzinny czas. Dzisiaj na Olzie pada, więc nie robimy grilla, za to postawiliśmy na fast foody. I Kevin jest zapiekankę, a ja cheeseburgera. Teraz zwracam się do Was, ale o odpowiedź proszę osoby, które faktycznie mają doświadczenie w tym temacie. Otóż zastanawiamy się nad drzewkami kolumnowymi. Najbardziej chodzi mi o czereśnie, bo tych drzewek mam zamiar mieć najwięcej, czyli kilka różnych rodzajów czereśni. Potem chciałabym mieć, wiadomo, morele, brzoskwinie, nektarynę, grusze. Wiśnie. Mówiłam wiśnie? Wiśnie? Nie, wiśnie nie. Wiśnie też. Banany. Nie, banany nie. Banany jeszcze nie. O bananach jeszcze nie słyszałam, żeby w naszej strefie klimatycznej one rosły. No to tak, dobra, ale tak poważnie. No tak poważnie. No to mówię o tym, że chciałabym na pewno mieć rządek kilku drzewek czereśni. No i właśnie brzoskwinia, morela, nektaryna. Ale powiedzcie mi tak naprawdę, jak w praktyce wychodzi utrzymywanie właśnie tych drzewek. Znaczy nawet nie chodzi o utrzymywanie, ale jak to wygląda? Ile zbieracie plonów z takiego drzewka? Czy w ogóle to się opłaca? Bo one wiadomo, rosną na 2 metry i do metra wszerz. Znaczy co metr można je sadzić według tego, co mówią sprzedawcy. Więc to są chude drzewka i wysokie na 2 metry, 2,20. I czy tak naprawdę idzie chociażby kilka owoców z nich zjeść, bo wiadomo, na tych zdjęciach od sadowników, no to te drzewka są oblepione owocami, ale jak to wygląda właśnie w praktyce? Czy takich owoców, wiecie, idzie zebrać kilogram, albo 5 kilo, a może nawet 30, no nie wiem, no nie wiem, nie mam pojęcia. Może tylko jedna czereśnia urośnie. No właśnie piszcie, jak to wygląda w praktyce. Jakie macie doświadczenia z drzewkami kolumnowymi? Bo tylko o takie drzewka mi chodzi. Tylko w tym temacie się wypowiadajcie, bo my naprawdę nie mamy miejsca na drzewka takie normalne, rozłożyste, więc ten temat nie wchodzi w grę. Te osoby, które mają drzewka kolumnowe, proszę o opinię.